W dniu dzisiejszym Sąd Okręgowy w Toruniu w trybie wyborczym wydał wyrok w sprawie materiału wyborczego przygotowanego przez koalicję wyborczą wyborców pana Janusza Dzięcioła. Ostatni raz spotkaliśmy się na konferencji prasowej w środę, gdzie mieliśmy chyba 6 godzin czasu, żeby odnieść się do treści zawartych w tym materiale. Tak jak wtedy zapowiadaliśmy, że jest to materiał nasycony oszczerstwami, kłamstwami i wszelkimi konfabulacjami, poinformowaliśmy Państwa wówczas, że składamy materiał do sądu. Można powiedzieć, że dzisiaj sąd wydał orzeczenie, które w całości nas satysfakcjonuje z punktu widzenia Platformy Obywatelskiej, ale o szczegółach niech poinformuje Państwa pan pełnomocnik naszego komitetu Marek Śle. Szanowni Państwo, no półtorej godziny temu w Toruniu Sąd Okręgowy wydał postanowienie. Mam tutaj to postanowienie przed chwilą, za chwilę Państwu rozdam kopię. Zdążyliśmy w międzyczasie już skopiować to postanowienie. Sąd tak naprawdę nie pozostawił suchej nitki na materiale wyborczym Komitetu Wyborczego Wyborców Koalicji Janusza Dzięcioła, uzasadniając, że celowo manipulowali informacjami, że celowo wprowadzali potencjalnych czytelników w błąd. Celowo materiał był postawiony na to, aby zdyskredytować swojego konkurenta politycznego, jakim jest obecny prezydent Robert Malinowski. Sąd w swoim postanowieniu nakazał w punkcie pierwszym Komitetowi Wyborczemu Wyborców Koalicji Janusza Dzięcioła sprostowanie nieprawdziwych informacji zawartych w materiale wyborczym pod tytułem Czy wiecie, że? Poprzez złożenie na swój koszt oświadczenia o następującej treści. Komitet Wyborczy Wyborców Koalicji Janusza Dzięcioła oświadcza, że nieprawdziwe są informacje zawarte w materiale wyborczym pod tytułem Czy wiecie, że? Jakoby. I tutaj sąd jak gdyby zamieścił 20 punktów, te dokładnie, o które wnioskowaliśmy, mając na to zaledwie, tak jak pan poseł wspomniał, parę godzin na przygotowanie pozwu do sądu i te zostały tutaj ujęte. Wszystkie sąd potwierdził, że są nieprawdziwe na podstawie przedstawionych dowodów, jak i też zeznań świadków. Również sąd postanawia, aby to oświadczenie było odczytane w dniu jutrzejszym na antenie Radia SK Grudziądz bezpośrednio po każdym serwisie informacyjnym emitowanym w dniu jutrzejszym i będzie odczytywany wyraźnie przez lektora. Również sąd nakazał komitetowi, aby w Gazecie Pomorskiej po uprawomocnieniu się tego postanowienia również o podobnej treści na dwie strony zamieścił oświadczenie, że wszelkie te informacje są nieprawdziwe i sąd również przychylił się do naszego wniosku, aczkolwiek zmiarkował kwotę wpłaty na Grudziądzkie Centrum Caritas i zasądził wpłatę 1000 zł na rzecz właśnie Grudziądzkiego Caritas. Szanowni Państwo, uzasadnienie, jakie sąd przedstawił, jest po prostu miażdżące i druzgocące. Zawiera prawie 20 stron. Ja może tylko wybiórczo przeczytam ze strony 20 fragment odnośnie samego kandydata, jakim jest Janusz Dzięcioł, ponieważ sąd zważył, że skład redakcyjny, jak wczoraj zeznawali świadkowie, było to podobno 30 osób, ale ze świadków po stronie pana Janusza Dzięcioła był pan Wojciech Gajdus, który się przedstawił jako prawnik, był pan Zenon Sikorski, który był radnym Rady Miasta Grudziądza i pan poseł Janusz Dzięcioł, więc są to osoby wykształcone, osoby, które znają prawo miejscowe, mało tego, wiedzą dokładnie, czym jest informacja publiczna, wiedzą, czym jest ustawa o dostępie do informacji publicznej i to, na co sąd się zwrócił uwagę, że oni nie mieli żadnych problemów, aby wszelkie te informacje nieprawdziwe posprawdzać. I to, co wspomniałem, na przykład, zdobycie potrzebnych informacji było tym bardziej łatwe, że materiał wyborczy wydał Komitet Janusza Dzięcioła, jest obecnie posłem na Sejm Rzeczypospolitej, a ustawa z dnia 9 maja 1996 roku o mandacie posła i senatora daje posłom jeszcze większe możliwości dostępu do informacji niż przeciętnemu obywatelowi. Zgodnie z artykułem 19 tej ustawy może on uzyskiwać informacje i materiały, wejść do pomieszczeń, w których one się znajdują oraz mieć wgląd w działalność organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego, także zakładów i przedsiębiorstw samorządowych. Nic takiego się po prostu nie stało. Stąd też, tak jak wspomniałem, wydane dzisiaj postanowienie. Na to postanowienie przysługuje Komitetowi Janusza Dzięcioła zażalenie. W ciągu 24 godzin
może on wnieść takie zarządzenie, zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Szanowni Państwo, to postanowienie nie zamyka sprawy szkaractw tego materiału, ponieważ tak jak Państwo wiecie, zostały poruszone wątki osób, które bezpośrednio w kampanii wyborczej nie uczestniczą, także te osoby w trybie wyborczym nie mogły dochodzić swojego prawa w sądzie, w trybie wyborczym. Mam informację, że wszystkie te osoby absolutnie będą zainteresowane złożeniem pozwów cywilnych, nie tylko osoby fizyczne, ale również osoby prawne, powództw z tytułu naruszenia dóbr osobistych zawartych w tym materiale. Dodatkowo, Szanowni Państwo, ponieważ jak wspomniałem, mieliśmy w poniedziałek 6 godzin, aby złożyć jak gdyby te 20 dowodów, które tutaj dzisiaj sąd potwierdził, to były kłamstwa i oszczerstwa. Pan Robert Malinowski jako kandydat na prezydenta miasta Grudziądza w dniu dzisiejszym złożył również do Sądu Okręgowego w Toruniu swój z kolei wniosek o wydanie orzeczenia w trybie wyborczym również przeciwko Komitetowi Wyborczemu Wyborców Koalicji Janusza Cięciała, zarzucając kolejne informacje nieprawdziwe, które się nie znalazły w tym dzisiaj wydanym postanowieniu, ponieważ nie zdążyliśmy złożyć wniosków dowodowych i jako kandydat w dniu dzisiejszym złożył kolejne 6 dowodów na to, że kolejne rzeczy zawarte w materiale wyborczym są nieprawdziwe. Które to rzeczy? W dniu jutrzejszym sąd o godzinie 9 zbierze się i będzie jak gdyby na ten temat rozmawiał. Przede wszystkim takie rzeczy, jakoby prezydent Robert Malinowski ani razu, nigdy nie, jakby nie wstawiał się w instytucjach rządowych, samorządowych za wojskowymi zakładami uzbrojenia. Przedstawiliśmy jako dowód choćby uchwałę Rady Miejskiej z inicjatywy prezydenta Roberta Malinowskiego, jak choćby pisma do premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej Donalda Tuska, jak choćby pisma do ministra skarbu pana Grasia, jak choćby wiele również jako świadek będzie pan prezydent zeznawał spotkań, które odbył zarówno ze związkowcami wojskowych zakładów uzbrojenia, jak i też pracownikami i dyrekcją. To wszystko mam nadzieję, że jutro będzie przedstawione. Kolejną rzecz nieprawdziwą zawartą w materiale, jakoby spółka miejska, Miejski Zakład Komunikacji miał 10-letni kontrakt na wykonywanie usług przewozowych, a prezydent zrobił wszystko, aby ten kontrakt jak gdyby uwalić, mówiąc w cudzysłowie. No to przedstawiamy dowód kontroli następczej, jaką wykonał pan prezes Urzędu Zamówień Publicznych, który stwierdził w swoim protokole, że ta umowa była zawarta przez ominięcie ustawą o zamówieniach publicznych i z mocy prawa jest po prostu nieważna. Kolejna rzecz to w materiale dowodowym jest napisane, że w materiale tym może wyborczym pana Janusza Cięcioła, że na jego hucznych prezydenta Malinowskiego imienina, czy też urodzinach uczestniczyli przedstawiciele prokuratury rejonowej w Grudziądzu, jak i kierownictwa sądu rejonowego w Grudziądzu. Na tą okoliczność poprosiliśmy sąd okręgowy, aby poprosił jako świadków przewodniczącego sądu rejonowego w Grudziądzu, jak i też przedstawicieli prokuratury rejonowej. Jeżeli sądowi okręgowemu uda się w ciągu tych 24 godzin powiadomić te osoby, to również one będą poproszone o zeznania. Jeszcze 3 inne rzeczy, no nie pamiętam tak wybiórczo, ale oczywiście będziemy to publikować na naszych stronach internetowych. Mając na uwadze to, co pan Marek Sikora powiedział i mając również wiedzę to, o czym dzisiaj jeszcze, bądź jutro, kandydat na urząd prezydenta, pan poseł Janusz Cięcioł, będzie mówił, mając na uwadze postanowienie sądu, należy domniemywać, że wszystko to, co dzisiaj może zostać powiedziane bądź niedopowiedziane, może być uznane za po prostu nieprawdę, półprawdę bądź znowu konfabulację. Także stek kłamstw, oszczerstw, jakie zostały przedstawione w tym dokumencie, zostały jednoznacznie przez sąd pokazane jako kłamstwa i nie mogą być dalej publikowane. Szanowni Państwo, czy mamy jakieś pytania? Mamy tutaj kilka. W tym postanowieniu jest punkt 4, prawda? Sąd nie wszystkie Państwa wnioski chyba uwzględnił, ja dobrze wiem. Tak, sąd nie uwzględnił nasz wniosek, przede wszystkim taki, ponieważ w trybie wyborczym, składając to w poniedziałek, wnosili, aby przeprosiny na antenie Radia SK odbyły się w czwartek i w piątek, ponieważ w czwartek, w dniu dzisiejszym, sąd wydał postanowienie, więc nie mógł przychylić się do naszej prośby, aby dzisiaj były te przeprosiny, bo mamy już godzinę 16, tak, więc komitet nie zdążyłby
na antenie radia, przede wszystkim nagrać przeprosiny przez jakiegoś lektora i emitować, jak również sąd nie przychylił się do naszego wniosku związanego z przeproszeniem osób wymienionych przez nas, które w tym materiale tam było wiele nazwisk, ponieważ sąd stwierdził, że nie wszystkie te osoby są kandydatami, więc zgodnie z artykułem 111 kodeksu wyborczego sąd nie mógł zasądzić przeprosin, natomiast zaznaczył, że wszystkie te osoby będą mogły, oczywiście to, co wspomniał pan poseł i to, co powiedział, zamierzają w procesach cywilnych domagać się prawdy. Czyli te wszystkie państwa sprostowania do każdego z tych punktów są względne, tak? Tak. Nie było takiego, którego sąd był odrzucił. Sąd... było jedno, bodajże... Sąd stwierdził, że, jak wspomniałem, 20 rzeczy przyznał rację, natomiast w uzasadnieniu stwierdził, że czym innym jest informacja konkretna, a czym innym jest ocena, i stwierdził, że na przykład wszystkie inwestycje w Grudziądzu są opóźnione, to jest ocena jak gdyby komitetu, która nie jest podparta co prawda żadnymi dowodami, ale oni tak mogą sądzić. Sąd do tego typu argumentu przedstawiającego z naszej strony, że choćby trasa średnica, to choćby ulica Konstytucji 3 Maja w tym roku są oddane w terminie, czy wiele innych inwestycji, które przedstawiliśmy, sąd stwierdził, że to jest ocena, a nie informacja, w związku z powyższym do takiego wniosku się nie może tutaj przyczynić. Jeszcze coś poza tym? Przekażę to państwu za chwilę, więc sobie państwo na spokojnie to przeczytacie. 24 godziny na odwołanie, kiedy to postanowienie się uprawomocni, jeśli nie będzie odwołania? 7 dni chyba tak jest na uprawomocnienie tego postanowienia. Nie, a w trybie wyborczym? W trybie wyborczym 24 godziny sąd apelacyjny musi wydać swoje postanowienie. Ale jeśli będzie odwołanie, to już postanowienie jest, to się już po 24 godzinach. Więc jeżeli w ciągu 24 godzin komitet nie złoży zażalenia do sądu apelacyjnego, w tym momencie jest już ono prawomocne. Ale jak rozumiem dobrze, to sprostowanie w Radiu SK będzie mogło od rana jutro być emitowane, tak? Ja nie jestem z wykształcenia prawnikiem, ale właśnie, tak jak zrozumiałem, to raczej tak. Mhm. Raczej tak, ale no... Znaczy powiem tak... Znaczy oni złożą odwołanie, bo już mówili, tak? No to nie będzie to mogło być w SC. No bo jeżeli sąd wyższej instancji uzna, że jednak ten nie miał racji, no to... Czy bądźmy szczerzy, no jakby termin wypisania tego biuletynu, czy wiecie, że on nie był przypadkowy, celowo tak wybrany, aby strona przeciwna nie zdążyła zapewne zapoznać się z nim, ani też złożyć w trybie wyborczym do sądu okręgowego, ponieważ pamiętajmy, w poniedziałek większość instytucji nie pracowała, a we wtorek mieliśmy po prostu święto narodowe i był dzień wolny od pracy i sąd również nie pracował. Stąd też jak gdyby nie w trybie 24 godzin sąd wydał to postanowienie, tylko tam praktycznie w ciągu 72, ponieważ jeszcze no wczoraj pierwsza rozprawa no skończyła się przed godziną 22 po wysłuchaniu 5 świadków. Dzisiaj natomiast no sąd musiał do 14 te 23 strony napisać i dzisiaj wręczyć stronom poszczególnym za potwierdzeniem to postanowienie. Kiedy mają państwo podsumowanie kampanii? No podsumowanie kampanii na pewno na wieczorze wyborczym. Podsumowaniem kampanii będzie wynik wyborczy pana prezydenta Malinowskiego. Liczymy, że to będzie ta kwintesencja i konkluzja tych miesięcy pracy całego sztabu. Czyli, bo jest de facto tak, domagaliście się 50 tysięcy, będzie 1000. Jeśli sąd apelacyjny podtrzyma to postanowienie, domagaliście się... Jeżeli zostanie złożone zażalenie. Tak, no tak, tylko że miejmy, jak gdyby bierzmy pod uwagę, że pracujemy w trybie kodeksu wyborczego. My nie składamy przeciwko konkretnej osobie, tylko przeciwko komitetowi. Komitet no, jest pełnomocnik, jest tam kilka osób. I rzeczywiście kodeks wyborczy dopuszcza zaskarżenie 100 tysięcy złotych nawet, myśmy to zmiarkowali do 50 tysięcy, mając jakby świadomość, że sąd no jeszcze zniży, no ponieważ być może osoby, które się dopuściły tego wydawnictwa czy samego komitetu, no, mogłoby ich nie stać na wpłacenie takiej kwoty. No, sąd zawsze patrzy, czy dane osoby mają odpowiednie zarobki, żeby móc wpłacić, bo ktoś musi na rzecz komitetu te środki finansowe wpłacić. A jakiej kwoty pan prezydent Malinowski będzie żądał? Podobnej 50 tysięcy. Marek Nowak... Właśnie, przypominam, że w dniu wczorajszym
został złożony do, również sądu, przy dzisiejszym do Sądu Okręgowego również pozew w trybie wyborczym przez dyrektora szpitala, o czym wczoraj również zapowiadał. Marek Nowak mówił wczoraj, że Janusz Dzięcioł podobno jeszcze nową gazetkę jakąś. Wiedzą coś Państwo na ten temat? Nie, to zostało zdementowane dzisiaj na konferencji. Nic nam nie wiadomo. Nie być może za pół godziny z konferencji posła Janusza Dzięcioła, to tam... Nie, on już powiedział, bo już była dzisiaj jedna konferencja posła Dzięcioła i powiedział, że nic na ten temat nie wie.